Cześć. Dzisiaj znowu bierzemy się za wieszczów. Tym razem za malarza. A konkretnie będziemy rozmawiać o jego żonie. Postanowiłam porozmawiać o żonie Jana Matejki głównie dlatego, że ona we wszystkich niemalże biografiach malarza jest uznawana za niemalże demona. Za kogoś, kto zatruwał Matejce życie, za postać właściwie jednoznacznie negatywną. Jak zaczniemy troszeczkę grzebać w tym całym życiu Matejki i jego żony, to może się okazać, że dramatyczne doniesienia na temat małżeństwa Matejków są nieco przesadzone i przyprószone nieco taką potrzebą bronienia wielkiego naszego polskiego malarza za absolutnie wszelką cenę. Kim była żona Jana Matejki? Nazywała się Teodora Giebutowska. Urodziła się w 1846 roku, oczywiście w Krakowie. Była córką Antoniego Giebutowskiego i Pauliny z Sikorskich. Możemy ją zobaczyć, jej twarz jest dosyć rozpoznawalna, dlatego że pozowała do obrazów Matejce bardzo często. A to jako Bona Sforza, a to jako Barbara Radziwiłłówna, a to jako ona sama. Tutaj ten portret dla tych, którzy nie słuchają na Spotify'u, na okładce, to jest właśnie ona w stroju ślubnym. Teodora Giebutowska i Jan Matejko znali się od dziecka. On był starszy od niej o 8 lat i był najbliższym kolegą szkolnym brata Teodory, Stefana. Paulina Giebutowska, matka Teodory, prowadziła w Krakowie stancję dla studentów, a ojciec Matejki często udzielał lekcji muzyki pensjonariuszom tej stancji, więc obie rodziny w ogóle były zaprzyjaźnione. Paulina, matka Teodory, też żyła Jana Matejkę dosyć dużą sympatią i pewną czułością. Uważała go za biedne, blade, zmizerowane chłopczątko, tutaj cytat, bo matka malarza zmarła, kiedy chłopiec miał 7 lat, a ojciec Matejki bardzo słabo opiekował się swoimi dziećmi. Matejkowie mieli w ogóle 8 dzieci, 7 synów i 1 córkę. No i ten ojciec po śmierci żony średnio sobie radził. Na przykład nikt nie zauważył, że Jan Matejko podczas zabawy jako dziecko złamał sobie nos, który potem zrósł się krzywo i na zawsze już taki pozostał. Stąd też ten krzywy nos Matejki. Trudno powiedzieć, w którym momencie ta ich znajomość, taka rodzinna niemalże, zamieniła się w uczucie. Jest jedno pewne, że na początku Teodora nie bardzo chciała Matejkę za męża. W okresie narzeczeństwa, które dosyć długo trwało, bo Jan Matejko nie miał pieniędzy na ślub, był biednym malarzem, był skupiony na pracy, bo chciał zarobić na ślub, ale bardzo kochał swoją narzeczoną, kupował jej kwiaty, biżuterię. Siostrzenica Teodory, Stanisława, opisywała, jak Jaś zasypywał jej ciocie stosami smakołyków, obdarowywał książkami kosztownymi, a jednocześnie sam chodził rzekomo w podartych butach i jadał stare zeschnięte bułki, bo wolał wydać pieniądze na Teodorę. Gdy w ogóle malarz się oświadczył Teodorze, to najpierw ona rzuciła jego pierścionkiem na podłogę i wyszła z pokoju, bo po prostu go na początku nie chciała, jednak on zabiegał o jej względy i w końcu, bo bardzo przeżył tę odmowę, i w końcu mu się udało. Trochę ją właściwie, jak się da to dobrze spojrzy, no przymusił, to znaczy przymusił to jest duże słowo, ale tak namówił, wymówił, no wiecie. Kiedy w 1862 roku namalował Stańczyka, który ma jego smutną twarz po tym, jak Teodora odrzuciła jego zaręczyny, to wreszcie jego los się odmienił. Dostał dosyć dużo pieniędzy, potem dostał sporo, 10 tysięcy złotych reńskich za kazanie skargi, ten obraz, i podreperował swój budżet na tyle, że mógł się wreszcie ożenić. Do ślubu doszło 21 listopada 1864 roku, mniej więcej 2 lata po zaręczynach. I był to bardzo oryginalny, acz bardzo dziwny ślub pod pewnymi względami. To znaczy Matejko miał taką wizję, że zrobi takie przedstawienie historyczne ze swojego ślubu.
wydał wszystkie pieniądze, żeby ubrać żonę i rodzinę w historyczne stroje. Panna młoda miała kaszmirową suknię stylizowaną na XVI wiek. To widać właśnie na tym portrecie Matejkowej w ślubnej sukni, który jest tutaj na okładce podcastu. Ale to ciekawe, nie zaprosił żadnych najbliższych przyjaciół, nawet ich nie powiadomił. Nie było w ogóle uczty żadnej, nie było żadnych tańców, w ogóle nie było wesela. Nie wiem, czy 18-letnia Teodora chciała tego, bo nie wiemy, czy to był w całości pomysł Jana, żeby wydać pieniądze wszystkie na stroje i po prostu pięknie się zaprezentować. W każdym razie Matejko urządził sobie z wesela widowisko historyczne. Rodzina Jana Matejki nie była specjalnie szczęśliwa z tego mariażu. Przybyła, ale bardzo krytycznym okiem patrzyła na uroczystość. A bracia malarza, przypominam, było tych braci trochę, bo było ich 7 chłopa i jedna dziewczyna wśród rodzeństwa, więc 6 braci malarza nie przepadali za Teodorą. Po ślubie małżonkowie zamieszkali oczywiście w Krakowie, gdzie przyszło później na świat ich 5 dzieci, do tego dojdę. I dosyć wkrótce po zawarciu małżeństwa Matejkowa zachorowała na cukrzycę, która prawdopodobnie położy się cieniem na wszystkim. Małżonkowie zamieszkali w Krakowie na początku przy ulicy Krupniczej i wkrótce po ślubie udali się w podróż do Paryża na podróż poślubną. Po powrocie Matejko właśnie namalował ten portret żony w sukni ślubnej. Wydaje się, że przez wiele lat pierwszych małżeństwa, mimo choroby Teodory, małżeństwo było bardzo szczęśliwe, ponieważ kiedy czytamy te pierwsze, powiedzmy, 5 lat listów małżonków, ale także trochę później, to wydziera z nich olbrzymia miłość i tęsknota. Dlatego nie bardzo rozumiem tych wszystkich biografów, którzy szalenie dramatyzują tylko dlatego, że później Teodora zachorowała. Na przykład, pamiętamy, ślub odbywa się w 1864 roku. Rok później Teodora rodzi pierwszego syna Matejki, Tadeusza, synek dostaje imię na cześć Rejtana, którego wówczas Matejko malował. I ten 1866 rok, czyli rok po narodzinach tego synka, czytamy w liście. Teodora pisze do Jana. Co porabiasz? Tęsknisz? Ja podobnie. Całuję cię, mój kochany, w buzię i ślipka, w nosek krzywy, a kochany, mój drogi mężusiu, twoja cię kochająca niezmiennie Dora. Na ten sam list odpisuje Janek do Teodory. Moja najdroższa i najbardziej miłowana na świecie przeze mnie. Mija parę lat, jest rok 1869 na przykład i jest też w liście tak. Teodora pisze do Jana. Kochany mój orle Janku, nie jestem tutaj tylko razem z tobą sercem, myślą i całą moją duszą. Na to Janek do Teodory. Kochana moja Ośko, twoja dobroć i współczucie spotęgowały uczucia, które mnie w aureoli widzieć pragnęły. Są to przemiłe, czułe listy. W międzyczasie pojawiają się pierwsze objawy choroby psychicznej, która mogła być na początku po prostu objawami nieleczonej cukrzycy, bo wtedy jakby nie wiedziano, jak leczyć cukrzycę tak naprawdę. Ponieważ nieleczona cukrzyca wywołuje objawy psychiczne i także zaniki pamięci i może skoki cukru mogą wywoływać najróżniejsze objawy. W każdym razie, kiedy zmarł brat Teodory w 1866 roku, 2 lata właśnie po ślubie małżonków, ksiądz Stanisław, na cześć którego Matejko namalował wskrzeszenie Łazarza, pierwsze oznaki choroby psychicznej bądź tej właśnie nieleczonej cukrzycy się pojawiły. Lekarze wtedy zlecili Teodorze kurację w Rabce, w Krynicy, dokąd małżonkowie wraz z małym synkiem się udali. I w 1867 roku Teodora urodziła córkę Helenkę, potem 2 lata później Beatkę. I postępująca jej cukrzyca sprawiła, że właściwie Teodora bardzo zaczęła gwałtownie tyć. Mimo tego jest rok 1872, czyli jest już 8 lat po ślubie, 10 lat po zaręczynach i nadal w listach widzimy miłość. Mimo że Teodora jest już wtedy monstrualnie otyła podobno, mimo że jej choroba czasami daje znać w jakiś przykry sposób, to jednak w liście z 1872 roku, tuż przed wyjazdem do Stambułu, o którym za chwilę opowiem,
Pojawia się w liście tak. Teodora pisze do Jana. U nas tak pięknie, przecudny dzień jak dawno nie było. Tylko ciebie brak, by można iść z tobą na nasz ulubiony zamek. Jan pisze do Teodory. Najukochańsza pani swojej ręce Jan całuje. I w tym samym roku właśnie odbywają podróż do Stambułu. I Chlebowski, taki nadworny malarz sułtana, pisze o Teodorze w Turcji tak. Na pięciu matejków można by ją wzdłuż pokroić i jeszcze by każdy miał mocną żonę. Nieładne to, no ale daje nam to pewien obraz. Teodora mimo tego zwiedza z matejką wszystko, co jest do zwiedzania. Spędzają noce u przyjaciół, w egzotycznych restauracjach, pływają barkami po Bosforze. Jest to obraz dosyć bajkowy. I wydaje mi się, że te 8 lat, mimo tych chorób, mimo tych wszystkich porodów, było jednak, wbrew wszystkiemu, co wszyscy chcieliby sądzić, dosyć szczęśliwe. Potem, zdaje się, było już gorzej. Choroba postępowała, a Matejko prostym człowiekiem w obyciu również nie był. Był egocentrykiem, był cholerykiem, pieniaczem. No wiecie, był klasycznym artystą, stereotypowo humorzastym. Były słynne jego wybuchy gniewu, na przykład w obronie zabytków Krakowa, gdzie publiczność jakby obserwowała jego jakby wrzaskliwe obrony. Oczywiście Kraków nie brał mu tego za złe. W życiu codziennym wybuchy gniewu również mu się przecież zdarzały. I po powrocie z Turcji Teodora była znowu w ciąży, która przebiegała bardzo, bardzo ciężko. Nie mogła dźwigać się w ogóle już z krzesła, nie mogła skakać wokół Janka Matejki, który uznał to za jakiś sabotaż, bo jak to ona się nim przestała zajmować. I stosunki między małżonkami po tych 8 latach małżeństwa, po powrocie z Turcji się psuły. I to był taki troszeczkę początek końca. 4 lata później dojdzie do pewnego konfliktu, takiego dosyć najbardziej znanego. W 1876 roku Matejko rozpoczął malowanie obrazu kasztelanka, do którego pozowała siostrzenica Teodory, Stanisława Serafińska. Była młoda, piękna, 20-letnia aktorka. Rzecz była dosyć pikantna, dlatego że po pierwsze Matejko wiedział, że Teodora była bardzo zazdrosna. Publicznie się zresztą zazdrością żony szczycił. Po drugie, wielokrotnie mówił, że aktorki to, wiecie, kobiety lekkie. I najsurowiej zabronił żonie kontaktu ze sceną, o czym zresztą od dzieciństwa marzyła. Po trzecie, zdawał sobie sprawę, że siostrzenice żony, a także siostra żony nienawidziły Teodory. I były źródłem wielu paskudnych plotek związanych z nią. I oto pewnego dnia, ponieważ nie było Teodory wtedy w Krakowie i w tym czasie, kiedy podróżowała, Matejko wysyłał jej informacje, co robi i w ogóle, ale ani słowem o tej kasztelance, którą maluje, nie wspomniał oczywiście, więc jak wróciła do Krakowa, zastała Matejkowa na sztalugach ukończone dzieło, rozpoznała rzecz jasna swoją siostrzenicę, bo jednak wiadomo, i w wybuchu pasji zniszczyła nie kasztelankę zniszczyła, tylko zniszczyła ten swój własny portret w sukni ślubnej. Zniszczyła obraz. Tego dla Matejki było za wiele. Z obawy przed tym, że żona zniszczy także portret Stanisławy, tą kasztelankę, odciął od niego gdzieś rogi, gdzieś upalił i powiedział żonie, że obraz został spalony, w co ona podobno nie uwierzyła. W każdym razie od czasu tej awantury w domu Matejków już panował dosyć grobowy nastrój. I teraz tak, Matejko groził, że popełni samobójstwo lub rozwiedzie się z żoną i w ogóle dramatyzował także potwornie. Mało tego, podobno dawał się ponieść w ogóle skrajnym emocjom, formułował jakieś straszliwe groźby. W jednym z listów do żony pisał, że pozbawi życia ich dzieci i popełni samobójstwo. No słuchajcie, no nie brzmi to jak zrównoważony człowiek. A to sobie Matejkowie grozili nawzajem śmiercią, a to wyznawali sobie miłość i usychali w tęsknoty w rozłące. Drama straszliwa.
A kiedy z kolei pani Matejkowa zaczęła stwierdzać, że mąż ma tysiące kochanek, a ona sama nienawidzi swych dzieci, bo one nie są jej dziećmi własnymi, że je zabije i zabije męża swego, czyli mniej więcej podobny groźbiec, które mówił Matejko, to wszyscy uważają, że jest tak chora psychicznie, że musi trafić do zakładu dla psychicznie chorych. Jak widzimy, podwójne standardy, ponieważ jakby los Teodory przypieczętowuje pewien pan. Nazywał się Marian Gorzkowski, był bardzo oddany artyście, ciałem i duszą. Czciciel właściwie, chciał być sługą mistrza, zaufanym powiernikiem i w ogóle alter ego. Marian Gorzkowski, który również burzył przeciwko Teodorze. Na wszelkich uroczystościach zasiadał w miejscu Teodory i właściwie prawie, że ją ubezwłasnowolnił, bądź można powiedzieć ubezwłasnowolnił Matejkę, który mu bardzo ufał. I w 1882 roku, pod nieobecność zresztą Matejki, a za jego taką dosyć niejasną, mętną zgodą, Gorzkowski, właśnie tenże jego fan, wraz z doktorem Żuławskim odwieźli Teodorę do krakowskiego szpitala dla umysłowo chorych. Czy było to potrzebne? Nie wiem. Uważam, że i Matejko, i Teodora zachowywali się równie bez sensu. I że Teodora oczywiście była chora. Była chora na pewno. Tylko, że no nie było w stanie się jej pomóc ani w żadnych zaburzeniach psychicznych, ani w tej cukrzycy. W każdym razie, czy zamykanie jej w zakładzie było potrzebne? Szczerze wątpię. Ona protestowała. Zapewniała, że jest normalna, pisała listy i po półtora roku udało jej się z tego zakładu wyjść, ale cóż, wyszła, choć była już odizolowana od dzieci, bo jednak było to półtora roku. Opinia publiczna jej nie znosiła, uważała, że to jest w ogóle wariatka, która niszczy życie wielkiemu malarzowi. Dziwny doktor Żuławski w tym psychiatryku leczył ją morfiną, a potem wydał diagnozę, że jest morfinistką i cierpi na obłęd. Więc ją trzeba wziąć pod kuratelę sądową. W końcu Teodora wyszła właśnie, tak jak mówiłam, z tego zakładu psychiatrycznego i za granicą wydano jej z kolei zaświadczenie. Niemieccy lekarze, tudzież lwowscy napisali, że wcale nie jest chora psychicznie. Ale jakby Kraków już wiedział swoje. Ona jednak była na pewno w fatalnym stanie psychicznym. Ale na przykład w 1891 roku szantażowała rodzinę, że nie da błogosławieństwa córeczce Helenie swojej, która wychodziła za mąż za Unierzyskiego, jeśli nie uwolnią jej spod tego dozoru sądowego, pod którym była. I Matejko zgodził się. No ale nie obyło się bez przykrych starć z Matejkową, która odmówiła udzielenia błogosławieństwa, spóźniła się na ślub. Na rok później Matejko zmarł. Teodora była przy jego śmierci, którą strasznie ciężko przeżyła, bo oni mimo wszystko w tej całej aferze, w tych całych przepychankach, awanturach chyba się kochali. To znaczy przez pierwsze lata kochali się na pewno. Potem być może ta miłość, choć straszliwie toksyczna, nadal istniała. Oni byli naprawdę po prostu siebie warci, jeśli chodzi o temperamenty. Tylko, że Matejko miał lepszą opinię, bo był wielkim wieszczem. Matejko został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie i zmarła 3 lata po swoim mężu. Pochowana została obok niego. Bardzo było to burzliwe małżeństwo. Ale negatywna opinia, jednoznacznie negatywna o Teodorze Matejko wydaje się być absolutnie przesadzona. Nie dlatego, że ona była taką złotą postacią i niesamowitym aniołkiem, ponieważ no, nie była, tak? Ale jednak przy charakterze Matejki prawdopodobnie tylko to mogłoby się sprawdzić. Każdą inną kobietę by bardzo łatwo stłamsił. No i miała wyjątkowego pecha, bo tak jak mówi tutaj właśnie Stomma i powtórzę to trochę za nim, no miała pecha, bo była żoną Matejki, a w Polsce wieszczowie są święci. No po drugie miała tą rodzinę, zazdrosną starszą siostrę, która dosyć mocno przeciwko niej intrygowała. Za życia, a po śmierci absolutnie robiła wszystko, by jej pamięć zniszczyć. Naprawdę, rodzina Teodory, po śmierci Teodory nawet, nadawała na nią jak dzika. Także po prostu mogli powiedzieć cokolwiek, przecież Teodora nie mogła się obronić. Po trzecie, rzecz dzieje się w Krakowie. A jeśli ktoś
mieszka w Krakowie albo wie coś bliżej o tym, jak działa Kraków, to Kraków jest bardzo specyficznym miastem. Zawsze był strasznie plotkarski, gdzie wystarczy powiedzieć coś na rynku, żeby na kleparzu już było zwielokrotniono inny sposób powtórzone. I jakby Kraków niby miasto duże, ale tutaj wszyscy wszystko wiedzą. I generalnie plotki roznoszą się z olbrzymim tempem. Także Teodora, myślę, miała po prostu pecha. Wcale nie była żoną demonem. Była chora, na pewno. Była później zwłaszcza strasznie awanturnicza i rzucała dziwne słowa na wiatr. Podobnie robił zresztą Matejko. Z tymi groźbami samobójstwa to oboje się przekrzykiwali po prostu. Ale nie. Według mnie Matejkowa kobietą z piekła rodem na pewno nie była. Miała pecha. A Matejko, wydaje się, mógł wytrzymać tylko z kimś, kto porządnie będzie go trzymał za łeb, za przeproszeniem, ponieważ sam był ogromnym pieniaczem. I taka to opowieść na dzisiaj. Do usłyszenia.